Dobry wieczór, Weronika Zając z tej strony TV Reklama. Znajdujemy się na pierwszej konferencji Hajlik Dwójki, a wraz ze mną jeden z zawodników, czyli Zony. Cześć. Hej, witam wszystkich. Jak się czujesz? Troszeczkę zmęczony, dużo treningów, mało snu, tutaj tak, no na 80%. Na 80%, no mam nadzieję, że za miesiąc to zobaczymy 100% twoich możliwości. Nie, no to na pewno, bo i wcześniej przyjeżdżamy też tam do hotelu, zaklimatyzuje się, no to myślę, że nawet będzie 50%. A powiedz mi, jak oceniasz możliwości swojego rywala, Disa? Obawiasz się go, czy niekoniecznie? Na pewno długo trenuję, bo tam chyba ze 2 lata już, albo 3. Już się, szczerze mówiąc, w tym pogubiłem. Także to jest jedyna rzecz, która gdzieś tam... którą się... no, zastanawiam się, co on tam może potrafić, bo nie udostępnia nic ze swoich treningów. A tak to chyba nie, tak to chyba nie. Natomiast ty kiedyś udostępniłeś, słyszałam o takiej taktyce, cytuję, kolanami na ryj, co to oznacza? O co tutaj chodzi? To jest viral, który nakręciłem już, nie wiem, z 7 albo 8 lat temu, no i ciągnie się za mną do dzisiaj. Ale no, no co, no muszę z tym żyć. Nie wstydzę się tego przede wszystkim. Ale rozumiem, że tę taktykę zobaczymy w oktagonie, czy może ją zmienisz albo udoskonalisz? Nie wiem, czy można kolana, ale jak będzie można, to jeśli będzie nadarza się okazja, to wykorzystam to. Powiedz mi, co jest dla ciebie najtrudniejsze w przygotowaniach do walki na Hajlik Dwójce? Nic nie jest dla mnie trudne. Zupełnie? Ja kiedyś trenowałem dużo więcej. Miałem 3 jednostki treningowe praktycznie codziennie i w soboty też miałem trening. Pływałem. Więc teraz jakby robienie 2 treningów dziennie no nie jest dla mnie żadnym wyzwaniem. Brakuje mi trochę czasu na streamowanie i tam prowadzenie po prostu swojego kanału. No i chyba tylko tyle, nie? Tak to dobrze to znoszę i nie mam żadnego problemu z tym. Ale myślę, że twoi widzowie to rozumieją, no bo w końcu za miesiąc zobaczą ciebie w oktagonie. Widziałam też, że otworzyłeś 2 kanał. Możesz zdradzić, co tam będzie i kiedy będą w ogóle filmiki w końcu? No na razie tylko kolekcjonuję suby. Ale tutaj kręcimy jakiś materiał z właśnie tutaj z konferencji, także coś się pojawi. Z treningu raczej nie chcę zdradzać, co będzie, żeby kurs na fortunie na mnie nie spadł, także wiecie, odstawiajcie tam. A z czasem jak już zacznę walczyć, ludzie zobaczą co potrafię, no to pewnie też będą przebitki z treningów, taki lifestyle'owy po prostu kanał. Niezależnie od tego, jaki będzie werdykt twojej walki z Disem, planujesz może udział w jeszcze jakichś innych walkach, w innych federacjach na przykład? Jeśli się nadarzy taka okazja, no to pewnie, bo przyznam szczerze, że zasiedziałem się przy komputerze bardzo długo, streamowałem i nie ruszałem się kompletnie, gdzieś tam się spasłem nawet do 107 kilo, wyglądałem jak bamba ryła. I teraz widzę, że jak zacząłem trenować, lepsze samopoczucie, więc nawet jakby się skończyły te walka, to nie odpuszczę. 4 treningi w tygodniu, no to myślę, że jest takie minimum, żeby po prostu się poruszać i cały czas być tam w jakimś minimalnym gazie, bo jednak tęskniłem za takim czymś i uważam, że też dla samopoczucia to jest dobre i dla zdrowia. No widzisz, właśnie uczestnictwo w Hajlik, jak się okazuje, ma pozytywny wpływ na twoje życie. A powiedz mi, co cię skłoniło do tego, żeby akurat wystąpić na łamach tej federacji? Czy może stawka, czy może chęć wyjaśnienia kogoś? Raczej miałem taki ciężki okres trochę, nie chciało mi się streamować, siedzieć przy komputerze. Gdzieś czułem tak wewnętrznie, że trochę się wypaliłem i widać po mnie, że na siłę trochę siedziałem przy tym kompie. Szukałem jakiegoś takiego nowego bodźca i myślę, że to też to było główną jakby taką sytuacją, która po prostu spowodowała, że zdecydowałem się na walkę. A powiedz mi, co zrobisz po walce? Czy nie możesz się doczekać jakiegoś wyzwania, które będzie w tym roku? Nie wiem, ja nie mam żadnych wyzwań. Znaczy, chodzi mi o twoje plany. Aha, ja takich też nie mam żadnych planów. Raczej jestem typem takiego domownika, może gdzieś pojadę na chwilę odpocząć. Nie wiem, mi wiele do szczęścia nie potrzeba. Czyli jesteś też otwarty na spontaniczność, dobrze rozumiem? Tak, tak, jak najbardziej. A jeżeli dostałbyś propozycję wzięcia udziału w jakiejś innej federacji, która polega na czymś innym niż walki, prawda? Na przykład Alcomaster, nie wiem, czy słyszałeś o tym projekcie? Słyszałem. Uważam, że potencjał był dobry, ale realizacja tego... totalne dno i na pewno drugiej gali już nie obejrzę.
A sama, może same konkurencje, jakie tam miały miejsce, nie wiem, czy oglądałeś? Tak, oglądałem, ale te konkurencje też były takie dla mnie trochę... Fajne by było Alco Masters, gdzie na przykład zerują połówkę i wychodzą do oktagonu, ale już tam gadałem z kimś na ten temat i w Polsce chyba takie coś by nie przeszło po prostu tak prawnie, jakby się komuś coś stało, żeby musieliby wyjeżdżać gdzieś z zawodnikami, gdzie po prostu panują inne prawo jest. Czyli jak na razie pozostajesz przy High League? Tak, na razie High League. No dobrze, w takim razie słuchajcie, trzymamy kciuki i co? No żeby te przygotowania żeby cały czas trwałe, żebyśmy za miesiąc zobaczyli 100% swoich możliwości, bo nawet więcej, no zobaczymy. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.